Hej, niedźwiedź! Co ty tam robisz? Wstawaj, niedźwiedź! Niedźwiedź! O, Masza! Poczekaj, otworzę ci drzwi. Jak miło ciebie widzieć. W czym mogę ci pomóc, Maszo? Hej, niedźwiedź, co porabiasz? A może masz ochotę wyjść na dwór? Pobawić się trochę ze mną. Ach, Maszo, wiesz, nie mam ochoty. Jestem bardzo, bardzo zmęczony. Ach, chodź, na chwilkę tylko. Ach, no dobrze, na chwilkę mogę wyjść. No dobrze, jesteśmy na dworzu. I co będziemy teraz robić? Wiesz co? Chciałam ci kogoś przedstawić. Co? O czym ty mówisz? Zaraz zobaczysz. Maszo, a kto to taki? Ach, spotkałam ją w lesie. Nie wiem, chyba się zgubiła. Bynajmniej prosiła mnie o pomoc. I tak myślałam sobie, że może ty możesz jej pomóc. No nie wiem, ale no, spróbuję. W jaki sposób możemy ci pomóc? Ach, nie wiem, zgubiłam się w lesie. Nie wiem, jak wrócić do mojego domku. No tego to ja też nie wiem. A z jakiego miasta jesteś? Z żadnego. Mieszkam w lesie. Okej. Nie wiem, jak mam ci pomóc. Maszo, weź ty mi pomóż. No właśnie, ale my nie wiemy, skąd ty jesteś. To nie wiemy, jak mamy ci pomóc. Zaraz. Ten domek jakoś mi znajomy jest. A to jest mój domek. No, ale ja go jakoś z dzieciństwa kojarzę. Nie wiem. No właśnie, ja tu się wychowałam. Co? Przecież to jest mój domek. Ty się tu wychowałaś? No to ty musisz być... A ty musisz być... Moją siostrą jesteś. A ty moim bratem. No niemożliwe. Braciszku, tyle lat ciebie szukałam. A ja tyle lat ciebie szukałem. Och, chodź, wejdźmy do środka. I co? Tak to wyglądało tutaj w środku? Tak, tak samo. Nic się nie zmieniło. Po tylu latach. Aż nie mogę uwierzyć. Siostro, może byś miała ochotę ze mną zamieszkać? Och, super. Dziękuję ci za tą propozycję, ale... Jakie ale? No to może zrobimy tak, że przenocujesz jedną noc tu, a jutro poszukamy twojego domku. No dobrze. Bardzo jestem teraz szczęśliwa. A ja też jestem szczęśliwy. Wreszcie jesteśmy razem.